Wszystko do nabycia w sklepach białostockiej Cepy. Folklorystyczna impreza, wystawa sztuki ludowej z pokazem pracy ludowych twórców. Na pierwszym planie słoma i wyroby ze słomy. Słynie z nich powiat bielski. Kupić je trudno, ze sklepów znikają prawie natychmiast. Od najprostszych mat do skomplikowanych, ręcznie wyplatanych kuferków, naczyń i pojemników. Słynne drewniane ptaszki Wilczewskiego z Augustowa. Tu rzecz ciekawa, u nas mało popularne, za granicą rozchwytywane. Jest i rzeźba, modna ostatnio dziedzina sztuki ludowej. Piątki, przemyślne figurki, przedmioty codziennego użytku. Stylizowane naczynia, drewniane sztućce. I wreszcie piękne sokulskie kiliny. Te trzeba oglądać w kolorach. Wszystko do nabycia w sklepach białostockiej Cepy.